jedną akcję spółki Dadelo na warszawskiej giełdzie płaci się w tej chwili 15 zł i 90 groszy, tu przycena i to silna, prawie 4% w dół, mimo świetnych wyników, które opublikowała spółka. Z nami jest Ryszard Zawieruszyński, prezes Dadelo. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. O 1/3 wzrosły wasze przychody do niemal 100 milionów złotych w drugim kwartale, w pierwszej połowie, przepraszam, 2023 roku. Z kolei zysk netto wyniósł 1 670 000 złotych, to jest nieco mniej, prawie pół miliona mniej niż zysk osiągnięty rok wcześniej. Panie prezesie, wzrost przychodów o 1/3, co kupują Polacy? Kupują praktycznie wszystko z naszej oferty, ale najbardziej cieszą się tutaj rowery. Całe. Koniec pierwszego kwartału otworzyliśmy duży sklep wielkopowierzchniowy w Warszawie i celem sprzedaży rowerów, głównie rowerów. I to okazało się sukcesem. Sprzedajemy znacznie większą ilość rowerów niż w poprzednim roku. Przeformatujecie wasz model biznesowy, bo kiedyś stawialiście jednak na sprzedaż internetową. Teraz, skoro ten sklep ma tak dobre wyniki, zbudujecie mocniejszą nogę stacjonarną? Mamy takie plany. Po prostu rynek internetowy trochę rośnie szybko, bo notujemy wzrost jakiś 30-35% rokrocznie już od dłuższego czasu. Wydaje mi się, że wielu klientów jeszcze chodzi do salonów stacjonarnych, żeby zobaczyć rower i przymierzyć go. Dlatego zdecydowaliśmy się wejść w ten kanał. Nie jest to nasz główny nurt, a jedynie dopełnienie naszej oferty i zwiększenia wzrostu i tempa wzrostu przychodów. Tutaj, panie redaktorze, wydaje mi się, że 60% wzrostu, jak tutaj tak policzymy, z tego, co spółka informowała. Aczkolwiek, okej, to wzrost jest wzrostem. Założyliśmy sobie 30% wzrostu, udało się trochę więcej i tak jak powiedziałem, jest to wynikiem otwarcia sklepu, który mocno nam tutaj zwiększył przychody, głównie w kategorii rowery. Gdzie będą kolejne sklepy? Mamy już umowę we Wrocławiu, na wrocławskich Bielanach. Na początku roku otworzymy punkt we Wrocławiu. I cóż, będziemy się przyglądać. Jeszcze jeden punkt, ale na razie nie chcę zdradzać na północy albo gdzieś w centrum. Tak czuję, że będzie to właśnie to miasto albo okolice. Panie prezesie. Tak pomyślałem. Jeszcze nie czas na to. Wracając jednak do rowerów i do cen. O ile rowery w tym roku są droższe? Chciałbym taką inflację rowerową wyliczyć. O ile zdrożały w porównaniu do cen z roku ubiegłego? No tutaj jest trudna odpowiedź, bo o ile cennikowo one zdrożały, to transakcyjnie staniały. Trzeba przyznać, że dzisiaj nie uzyskujemy takiej marży, jaką uzyskiwaliśmy w zeszłym roku. Cały zeszły rok to marża na poziomie 29%. W tym roku jesteśmy 2 punkty niżej. To jest jakieś 27%. I wynika to z tego, że musimy przede wszystkim sprzedawać taniej rowery. Jak tylko próbujemy podnieść cenę, spróbować więcej zarobić, sprzedaż bardzo mocno hamuje. Także obecnie mamy do czynienia z rynkiem klienta i bardzo dużym drenażem cen i widać to w konkurencji, wielu oferentów oferuje o wiele, wiele niższe ceny transakcyjne. Można naprawdę kupić rower tanio i wydaje mi się, że taniej niż w zeszłym roku. No proszę, panie prezesie, jeszcze na koniec pytanie o rowery elektryczne, bowiem różne grupy lobbyingowe, także do nas dziennikarze się zgłaszają z prośbą na przykład o promowanie idei rządowych dopłat do rowerów elektrycznych jako do pojazdu ekologicznego. Rowery elektryczne, które się rzeczywiście weszły szturmem kilka lat temu. Teraz jak wygląda ich sprzedaż dla klientów indywidualnych? Pomijając już duże sieci, które kupują całe pakiety i na przykład sadzają na nich kurierów. Czy Polacy się przekonali do tak drogiego sprzętu?
Tak, przekonali się. Sprzedajemy ich coraz więcej. Oczywiście baza jest bardzo niska, bo 3 czy 4 lata temu trafiło nas do naszej oferty i były to ilości śladowe, no bo ciężko się chwalić sprzedaną setką rowerów elektrycznych, ale teraz odgrywają już bardzo dużą rolę w naszej sprzedaży. Myślę, że co szósty rower to rower elektryczny, który sprzedajemy, i ta tendencja bardzo mocno wzrasta. Z tego mechanicznego? Czy ceny takich rowerów elektrycznych to w zależności od technologii, no bo pytanie, czy to ma być silnik zamieszczony w kole, centralnie, czy przednim kole, czy tylnym, to jest bardzo dużo systemów i one uzależniają cenę. Natomiast no, od powiedzmy 5000 zł zaczynają się takie najtańsze rowery elektryczne. Oczywiście nie kończą się ceny, no bo tutaj trudno jest wymienić, co można jeszcze tam w tym rowerze zamontować. Ale powiedzmy cena 10000 zł to jest całkiem przyzwoity rower. Chociaż tak jak powiedziałem, zależy do czego kto go będzie używał. Czy to ma być rower do jazdy do pracy, czy do rekreacji, czy do jakichś takich większych przejażdżek. Wszystko zależy od pojemności baterii, od wielkości siły silnika, od mocy silnika. No bardzo, bardzo dużo rzeczy, tak jak i w rowerach. Wiadomo, rower można kupić za 1000 zł, można i za 100 tysięcy, bo tyle bodajże kosztuje najdroższy rower w oferty. Nie naszej oczywiście, ale w oferty. Także to jest pytanie dosyć ogólne. Powodzenia z rozwijaniem sieci stacjonarnej, panie prezesie. Dadelo, przypomnę państwu, zanotowało prawie 100 milionów złotych przychodów w pierwszej połowie 2023 roku, natomiast jednostkowy zysk netto wyniósł 1 670 000 złotych w pierwszej połowie tego roku. Ryszard Zawieruszyński z Dadelo był z nami, prezes tej spółki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.